Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Ja jestem Kasia i witam Was bardzo serdecznie na najlepszym kanale, jaki jest tylko na YouTubie, czyli na kanale Fansport TV. Chciałam Wam bardzo podziękować za odbiór pierwszego odcinka z tej serii. Widziałam wszystkie Wasze komentarze, obiecuję, w tym odcinku będzie wolniej. Ale zanim przejdziemy do materiału, mam dla Was jedno wyzwanie i myślę, że dacie radę. A mianowicie założyliśmy sobie, a raczej ja sobie założyłam, że w jak najszybszym tempie chcemy wbić 100 kołasubów. Oczywiście w tak szybkim tempie, jak szybkie było o tym po mojego mówienia w pierwszym odcinku. Okej, żartuję, ale słuchajcie, mam dla Was właśnie takie wyzwanie. Chcemy dobić jak najszybciej te 100 kołasubów i jest to do zrobienia, ponieważ większość widzów, które nas ogląda, są to widzowie bez subskrypcji. Ale to nie tak, że chcę tylko od Was coś, a nic nie dam Wam w zamian. I teraz robimy takiego deala. Schodzicie na dół i pod odcinkiem macie napis Fansportu i napis subskrybuj lub subskrybujesz. Jeżeli jest jeszcze subskrybuj, to musicie go kliknąć, żeby przycisk był szary. A w zamian za to, jeżeli wbijemy jak najszybciej te 100 kołasubów, to wymyśliłam, że takim specjałem od nas dla Was będzie to, że albo razem z Kubą, czyli z naszym drugim redaktorem, albo ja sama pojadę na trening do trenera Oklińskiego. I zobaczycie, jak ciora mnie, albo mnie i Kubę po macie. Oczywiście będą także inne materiały, także obiecuję, że warto nas śledzić. Zresztą jak widzicie ostatnio na kanale mamy dużo materiałów. No dobra, to tyle zagłoszeń parafialnych. Słuchajcie, przechodzimy do odcinka. A co dzisiaj? Jan Błachowicz może zapomnieć o rewanżu. Zamieszki na gali UFC 283. Koniec kariery Krzysztofa Głowackiego. Zbigniew Raubo mocno o Amadeuszu Ferrarim. Łaszczyk atakuje Ferrariego. Bomba zawalczy z Normanem Parkiem. Podsumowanie gali KSW 78. Blołek zawalczy na Fame MMA. Scarface zaatakowany w Tajlandii. Lexi kontra Maja Staśko na High League 6. Kontrowersje wokół Kacpra Błońskiego. Piotr Szeliga zapowiada kolejną walkę. Okej, tak jak ostatnio, przejdziemy sobie najpierw do newsów dla tej sportowej części naszej publiki, czyli dla fanów sportu. I przenosimy się do Rio de Janeiro, a tam miała miejsce w ostatni weekend gala UFC 283, na której zobaczyliśmy wiele spektakularnych pojedynków. Ciężkie bomby widzowie mogli zobaczyć nie tylko w pierwszym pojedynku, ale także w dwóch ostatnich i właśnie do nich sobie teraz przejdziemy. W main eventie gali doszło już do czwartego pojedynku pomiędzy mistrzem wagi muszej, czyli Davisonem Figueiredo, i Brandonem Moreno. W trzeciej rundzie Meksykanin posłał potężnego lewego cepa, który trafił prosto w oczu Brazylijczyka. Brazylijczyk już wtedy zaznaczał, że dostał palcem w oko, ale sędzia pojedynku nie przerwał. W przerwie jednak mieliśmy interwencję lekarza, który stwierdził, że nie ma mowy o kontynuowaniu pojedynku. I chwilę później, kiedy Moreno kierował się do swojej szatni, spotkał się ze skandalicznym zachowaniem ze strony kibiców, a mianowicie ci rzucali w niego wszystkim, co się tylko dało. Przechodzimy dalej, ale jeszcze w temacie UFC przejdziemy do main eventu, a w main evencie mieliśmy walkę o pas mistrzowski kategorii półciężkiej. Jak pewnie pamiętacie, na ostatnim gali UFC właśnie o ten sam pas walczył Janek Błachowicz z Ankalajewem i poznaliśmy nowego mistrza kategorii półciężkiej, a został nim Jamal Hill. Sędziowie nie mieli wątpliwości i brutalnie ocenili postawę byłego mistrza. Amerykanin wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów i każdy z nich punktował pojedynek 50-44. Ale nie to nas najbardziej zasmuci, a najbardziej zasmuci nas to, co stało się po walce, a mianowicie Brazylijczyk ogłosił, że po ponad 20 latach kończy swoją karierę. I ta decyzja jest dla nas o tyle przykra, ponieważ oznacza ona to, że raczej już nigdy nie zobaczymy rewanżu między Jankiem Błachowiczem i Gloverem Teixeirą. No ale cóż, mówi się trudno, Janek, my czekamy jeszcze na twój rewanż z Ankalajewem i pewnie do niego dojdzie już niedługo. Jak będziemy wiedzieć coś więcej, to wtedy wam o tym powiem, a teraz przechodzimy dalej. Ale zanim wkroczymy na polskie podwórko, to zostajemy jeszcze na chwilkę za granicą, ponieważ muszę wam powiedzieć o gali, która miała miejsce ostatnio w Manchesterze, czyli o gali, na której bił się Krzysztof Głowacki. I jak sam mówił, pojedynek z Jakporem było to dla niego być albo nie być. I niestety pojedynek zakończył się już w czwartej rundzie, ponieważ po ciosach Richarda Krzysztof wylądował na linach i sędzia przerwał pojedynek. Widzicie całą tą sytuację? Jestem ciekawa waszej opinii, ponieważ wiele osób mówiło, że pojedynek został przerwany zbyt szybko. I przechodzimy do szybkiego podsumowania gali KSW 78, która dostarczyła nam naprawdę dużo emocji. Zobaczyliśmy wiele wspaniałych walk, które kończyły się przez szybkie poddania i nokauty. Między innymi na gali w Szczecinie mieliśmy powrót numeru 3 rankingu wagi lekkiej, czyli Romana Szymańskiego. I już w 65 sekundzie Romek poddał przez Ballachę Raula Tutrauliego, czyli specjalistę od nokautów. A jak już mówimy o nokautach, to musimy powiedzieć też o nokaucie, który na pewno był zaskakujący i dosyć przykry dla większości kibiców polskich. A mianowicie przejdziemy szybko do pojedynku Mańkowskiego z Mirceą. Borys swój ostatni pojedynek miał na gali KSW 71, podczas którego przegrał po decyzji sędziowskiej z Danielem Torresem. I niestety powrót do klatki Borys zaliczył niezbyt udany, ponieważ już w pierwszej rundzie został posłany na deski. Mołdawianin trafił Borysa pięknym latającym kolanem, po którym Mańkowski zaliczył ciężki nokaut. Okej, przechodzimy do dwóch ostatnich pojedynków tej gali, ale chyba jeden z nich możemy już teraz, chociaż dopiero mamy styczeń, uznać za walkę roku. A mianowicie mówię tutaj o walce Romanowski-Paczuski. I myślę, że w tym momencie fajnie będzie wam puścić skróty z tej walki, ponieważ walka była naprawdę mega, mega wyrównana. I przechodzimy sobie jeszcze szybciutko do main eventu gali, czyli do pojedynku Kendall Grove kontra Michał Materla. I był to pojedynek rewanżowy, ponieważ ich ostatnie starcie miało miejsce 10 lat temu. Dla wielu osób samo zestawienie nie miało sensu, ponieważ ostatni swój pojedynek Kendall stoczył aż 3 lata temu. Niemniej jednak gala w Szczecinie nie mogła się odbyć bez Michała i już w drugiej rundzie szczecinianin przez TKO zakończył pojedynek z Kendallem.
Okej, przechodzimy powoli w temat frików, ale zostaniemy jeszcze przy zawodniku, który kiedyś walczył na galach KSW, czyli o Normanie Parku. Jak wiecie, ostatnimi czasy o Normanie znowu jest głośno, a to wszystko z sprawą tego, że wdał się on w kolejny medialny pojedynek, tym razem z Pawłem Scarface'em Bombą. W rozmowie z Hubertem Bomba zdradził, że podczas gali Prime MMA 2 doszło do jego spięcia z Normanem Parkiem. Jak pewnie pamiętacie, na ważeniu miała miejsce awantura pomiędzy Bombą i Piotrkiem Kałuskim, czyli ochroniarzem oszusta z Tindera. Oczywiście Norman całą sytuację skomentował, co doprowadziło do wymiany zdań. Parkę też coś na mnie powiedział, po tym jak ja zbiłem tego Kałuskiego, tam mu tą nogę rozwaliłem przed walką i Parkę coś tam powiedział, że ja jestem tam jakiś tam frajer, że u niego tam w rejonie to by mnie za takie coś rozwalili. I ja powiedziałem, że Parkę jest frajerem i na moim rejonie za to, że on frajer nie dotrzymuje słowa i dyma federację i jest jeba chorągiewą, byłby gwałcony w twarz. I oczywiście kilka godzin po wywiadzie Jedlanczyk wstawił na swojego Instagrama posta, który miał wbić szpileczkę w Bombę. Łaszczyk atakuje Ferrariego. Na konferencji na pewno możemy spodziewać się tumów ze strony Amadeusza Ferrariego i Kamila Łaszczyka. W wywiadzie z Kubą Kamil wytłumaczył swoje słowa wobec Ferrariego i wytłumaczył, że u niego w mieście taki człowiek jak on nie miałby życia. Jego może to boli, że no jest tak jaki jest i zrobił to, co zrobił. Ja go nie szanuję, tak nie tego, co nam zrobił w wieku 16 lat, może z tego to też, ale nie szanuję go ze względu na to, że uderzył, tak jak mówię, chłopaka z partyzanta. To jest. No tak robią frajerzy. Jakby mieszkał we Wrocławiu, to by nie miał tutaj życia, bo te, za takie zachowania to są lani chłopaki. No tak, no, frajerów się bije, no po prostu. No, jeżeli ktoś jest frajer, no to jest normalne, że no nie ma życia to tak naprawdę, tak? Poruszył także kwestię sterydów i temat wagi, dlatego zachęcam Was do oglądania tego wywiadu, tu albo tu. Ale to nie wszystko, ponieważ mocne słowa w kierunku Amadeusza poszły nie tylko od strony Kamila Łaszczyka, ale także trenera Zbigniewa Raubo. Ostatnio byliśmy u trenera i poprosiłam go o to, żeby tak samo jak Tomasz Adamek ocenił umiejętności Amadeusza. Trener skomentował to tylko wymownym milczeniem, także puszczam Wam fragment tego wywiadu. Ale oprócz tego poruszył także kilka ważnych kwestii i oberwało się także Kamilowi. Trener Raubo powiedział, że wygrana Kamila nie jest taka pewna, ponieważ różnica wagi może zrobić swoje. Bo to jest spadnie 80-90 kilo na łeb i może być pozamiatany. Skomentował on także całą obecność Kamila w federacjach freakfightowych i powiedział, że nie rozumie on takiej drogi, jaką podjął. Tak samo nie rozumie drogi, jaką podjął Artur Szpilka czy Ewa Piątkowska. Jestem mocno zdziwiony, że Kamil z aspiracjami na Mistrzostwo Świata łapie się czegoś takiego. Okej, mam dla Was jeszcze dwa szybkie tematy na koniec, a mianowicie pierwszym z nich jest to, że najprawdopodobniej jedna z zawodniczek freakfightów zakończy swoją karierę, a chodzi tutaj dokładnie o Zusję. Na pewno jej pojedynki dostarczają wiele emocji i o tym przekonaliśmy się m.in. w pojedynku z Lilmasti, podczas to którego no, wyszła w katastrofalnym stanie z oktagonu, ale walki nie poddała. Niestety, jak przekazał ostatnio Filip Bątkowski, czyli jej menadżer, Kamila myśli o zakończeniu swojej kariery i o przejściu w muzykę. Myślę, że byłaby to wielka strata dla fanów freakfightów, także proszę Zusję, nie odchodź, bo fajnie jest cię czasami zobaczyć. Okej, na sam koniec najgrubsze tematy, a mianowicie przechodzimy do Tajlandii. I mam dla Was trzy szybkie tajlandzkie newsy, a pierwszy z nich jest news dotyczący Pawła Bomby. I niestety na chwilę obecną, jak to nagrywam, nie wiadomo dokładnie, co się stało, ale mogę przekazać Wam to, że Paweł doznał jakiegoś wypadku. Na chwilę obecną wstawił na swoje Instastory nagranie z tego, że jest opatrywany. A teraz czas na drugiego newsa i zadymiarza tajlandzkiego, którym nie jest Amadeusz Ferrari, a Kasper Błoński. Kasper dziś na swojego Instagrama wstawił zdjęcie, które zaszokowało chyba wszystkich, a mianowicie wygląda ono tak. Miło z jego strony, ponieważ pochwalił się nam tatuażem, jaki sobie zrobił. No, także Kasper, powiem Ci, ładny masz tatuaż. Okej, trzeci news, czyli domysł, który pojawił się w głowach widzów, a mianowicie to, czy Blołek zawalczy na Fame MMA lub na jakiejś innej gali freakowej. A skąd w ogóle taki pomysł w głowie? A no dlatego, że jak możemy się dowiedzieć, ostatnio Karol także wylądował w Tajlandii. Na razie jeszcze streamów nie prowadzi, ale może wszystko przed nim. I jak pewnie wiecie, ostatnio w Tajlandii jest bardzo dużo freaków, a to dlatego, że obecnie bracia Pająk mają tam swój obóz. Także pojawia się pytanie, czy Karol pojechał tam tylko na wakacje, czy może jednak coś się szykuje. I jestem ciekawa, z kim na przykład wy byście widzieli Karola w oktagonie. Okej, czas na takiego hot newsa, ponieważ w chwili obecnej, jak to nagrywam, Maja Staśko wrzuciła niedawno odpowiedź dla Lexi. A o co dokładnie chodzi? Dzisiaj na swojego Instagrama Lexi dała info o tym, co dalej z nią we freakfightach. Zapowiedziała, że miała się ona bić na marcowej gali, jednak jest lekki problem z przeciwniczką, ponieważ rywalka, z którą miała się bić w marcu, na chwilę obecną wypadła i najbliższy możliwy termin jest to czerwiec. Dodała ona także, że jeżeli chodzi o walkę z Mają Staśko, to takiej walki nie będzie, ponieważ nie chce jej promować i dawać jej pola do dyskusji. I na to wszystko odpowiedziała Maja, która powiedziała, że nie rozumie postawy Lexi. Walka między Lexi a mną to była jedna z propozycji, którą dostawała i Lexi, i ja. W związku z tym ta wypowiedź Lexi, że nie chce mieć z moją osobą nic wspólnego, jest dziwna, ponieważ my rozmawiałyśmy, Lexi wtedy wyrażała wątpliwości względem tego, jak ona wypadnie na konferencji. Bardzo dziwi mnie to, dlaczego tak napisała, bo nie ma żadnych powodów do tego. W międzyczasie też się nic nie wydarzyło złego między nami. Czy może jednak do takiej walki dojdzie i Lexi jednak zawalczy z Mają Staśko?
tego dowiemy się już niedługo, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No i co, słuchajcie, to było na tyle, wam bardzo, bardzo dziękuję. Zostawiajcie łapki w górę i te suby, o których wam mówiłam na początku. Jeżeli wytrwaliście do końca, zostawcie komentarz o treści Tajlandia. Będę wiedziała, że jesteście wiernymi widzami. Słuchajcie, trzymajcie się, dziękuję wam bardzo, kocham was. Pa, pa!